Marta Januszewska, dobry wieczór. Zapraszam na aktualności w sobotę 12 listopada. Oto najważniejsze tematy. Szansa na unijne dotacje i nowe miejsca pracy na wsi. Na ten moment jeszcze nie mamy wniosków. Podziękowania dla mieszkańców Podkarpacia za wsparcie rodaków za wschodnią granicą. Bardzo dziękuję Polakom, bardzo dziękuję pani Oli. Odkopywanie historii pod Mielcem. Jest to najprawdopodobniej niemiecki samolot Focke-Wulf 190. W aktualnościach także Krosno, które testuje portal Naprawmy To. To jest znacznie prostsze niż pójście do urzędu, odnalezienie odpowiedniego urzędnika i zgłoszenie mu. I Rzeszów, który w ten weekend znalazł się na trasie Obieży Światów i Trumpów, świadomie omijających biura podróży. Na początek szansa na unijne dotacje w wysokości nawet 500 000 zł dla rolników lub mikroprzedsiębiorców prowadzących na wsi działalność usługową dla gospodarstw rolnych. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa jeszcze do końca listopada prowadzi nabór wniosków. Pieniądze są spore, niestety zainteresowanie na razie niewielkie. O szczegółach Dorota Sowa. Grażyna Madeja ze wsi Mała w powiecie Robczycko-Sędziszowskim prowadziła 20-hektarowe gospodarstwo rolne, ale by zwiększyć swoje dochody, skorzystała z programu rozwoju obszarów wiejskich na tworzenie mikroprzedsiębiorstw. Za 300 tysięcy złotych kupiła maszyny i urządzenia i wspólnie z mężem rozpoczęła świadczenie usług komunalnych, m.in. dla samorządów. Została doceniona za przedsiębiorczość w konkursie Sposób na sukces. Korzystając ze środków Unii Europejskiej, poszerzyłam swoją działalność. Zatrudniłam dodatkowo 3 osoby. Teraz pani Grażyna chce zrobić kolejny krok. Planuje skorzystać z programu dotyczącego rozwoju usług rolniczych. Za unijne dotacje chce kupić sprzęt, dzięki któremu mogłaby poszerzyć swą działalność o usługi dla rolników. Maksymalnie może dostać do 500 tysięcy złotych jako refundację do 50% poniesionych kosztów na zakup np. kombajnów zbożowych, sieczkarni polowych, przyczep. Na razie zainteresowanie programem na Podkarpaciu jest małe. Barierą jest to, że trzeba udokumentować prowadzenie przez co najmniej 2 lata działalności usługowej dla rolnictwa. Na ten moment jeszcze nie mamy wniosków, ale spodziewamy się, że tych wniosków będziemy mieć w najbliższym czasie, dlatego to zainteresowania, myślę, że te ograniczenia, które się tutaj przewijają, niestety tutaj też wpływają na to, że tych beneficjentów na razie jest mało. Łatwiej by było, gdyby można było zacząć od zera. Zdecydowanie. Wnioski w pierwszym naborze przyjmowane są do końca listopada. W całym programie rozwoju obszarów wiejskich do 2020 roku na taką pomoc przewidziano 260 milionów złotych. Teraz o funduszach potrzebnych na zupełnie inną pomoc dla Polaków za wschodnią granicą. Fundacja Aniołów Stróżów, działająca w Drohobyczu, ale też w wielu innych miastach obwodu lwowskiego, opiekuje się biednymi, przywozi chorych na operacje i leczenie do Polski, zbiera środki na edukację dzieci z polskich rodzin lub o polskich korzeniach. Organizacja rozdziela także lekarstwa, ubrania i środki czystości. Dlaczego tak ważna jest każda złotówka? Anna Tomczyk. Dla Olgi Pawłowskiej, Polki mieszkającej na Kresach, Fundacja Aniołów Stróżów w Drohobyczu jest nowym domem. Wokół jest tyle pracy, że zawsze brakuje jej doby, by wykonać wszystkie, a wśród nich najważniejsze – pomoc ubogim i chorym. Najwięcej działamy tu w obwodzie lwowskim, bo tu urodziłam się, tu mieszkali moi dziadkowie i znam tą sytuację całą, tą, która wynika z... ogólnie z sytuacji w państwie i właśnie znam tych ludzi, konkretnych ludzi, którym potrzebna ta pomoc. Jedną z takich osób jest Orest, artysta z Drohobycza, który jeszcze kilka miesięcy temu prawie nie chodził. Dzięki pomocy fundacji przeszedł w Polsce operację stawu biodrowego. Pani Olga i wolontariusze przez 2 lata zbierali pieniądze dla niego. Zachorowałem na zapalenie opon mózgowych i to spowodowało powikłania tego typu, że obydwa stawy biodrowe wysiadły. Nie chodziłem wcale. Miałem straszny ból. Tu nie mogli mi pomóc. Potrzebna była operacja. To właśnie tę pomoc zawdzięczam fundacji. Orest był operowany na Podkarpaciu, a maleńkiemu Denisowi pomogli fachowcy z Centrum Zdrowia Dziecka. Diagnoza postawiona na Ukrainie, wodogłowie i brak skutecznej pomocy załamały rodziców. W Polsce dziecko otoczono fachową opieką. Do domu wróciło zdrowe.
No jednym słowem, no wszystko w porządku. To bardzo dziękuję Polakom, bardzo dziękuję pani Oli. Tak wszystko, co to szybko zrobili, wszystko tak przyjemno było, tak żadnych pieniędzy. W dużej mierze to dzięki pomocy Polaków Fundacja Aniołów Stróżów może przywozić pacjentów do szpitali i klinik w Polsce, ale też ratować ich na miejscu w Drohobyczu. Na przykład panią Krystynę, która wychowywała się w domu dziecka, a teraz leczy się z wielu chorób. Mi pomaga fundacja tym, co daje lekarstwa, produkty. Fundacja otworzyła też centrum socjalne, wydaje ludziom odzież i środki czystości, a także sprzęt rehabilitacyjny. Prowadzi też świetlice dla potrzebujących dzieci, przywozi im książki z Polski, chętnych uczy języka polskiego i polskiej historii. To wszystko dzięki zaangażowaniu kilkorga altruistów. Fundacja Aniołów Stróżów działa dzięki pomocy wielu Polaków i wciąż liczy na pomoc materialną i finansową. Teraz powiat mielecki i akcja odkopywania szczątków niemieckiego myśliwca z czasów II wojny światowej. Samolot rozbił się ponad 70 lat temu, ale dopiero teraz udało się ustalić miejsce, w którym runął na ziemię. Przygotowania trwały ponad pół roku. Dziś w ich wielkim finale wzięło udział kilkadziesiąt osób, pasjonatów historii i lotnictwa, głównie z mieleckiego aeroklubu. Oprócz nich na miejscu była także Beata Wolańska. Pada deszcz ze śniegiem i jest bardzo zimno, ale to nikomu tu nie przeszkadza. Kilkadziesiąt osób od rana próbuje wydobyć z ziemi prawdopodobnie szczątki niemieckiego myśliwca, który spadł tutaj jesienią 1944 roku. Początkiem poszukiwań była opowieść pana Józefa, który niemal dokładnie 72 lata temu na własne oczy widział, jak niemiecki myśliwiec został ostrzelany przez pilotów Armii Czerwonej. Zrobił jedno kółko tutaj. I dwóch myśliwców przyjechało z Mielca, obsunęli go w koło i bach, spadł na ziemię i już. Straszny huk, potem był wybuch. To pan Józef pokazał miejsce, w którym dziś rozpoczęto poszukiwania. Ale wcześniej przez kilka miesięcy trwała cała niezbędna procedura uzyskiwania kolejnych pozwoleń. Ale też szukanie informacji o tym, co faktycznie mogło się tu zdarzyć w archiwach i dokumentach. Były też wstępne prace z magnetometrami i innymi urządzeniami pomiarowymi, które potwierdziły, że w ziemi rzeczywiście coś jest. Im dalej anomalia się powiększa. Ponad 1000 nanotesli w tej chwili już. Także musi być duży element magnetyczny, ferromagnetyczny. Jest to najprawdopodobniej niemiecki samolot Focke-Wulf 190, ale dopiero okaże się po wydobyciu, po oczyszczeniu i zweryfikowaniu wszystkich danych. Pomagają w tym historycy i archeolodzy, którzy od początku uczestniczą w poszukiwaniach. Udało się nam wyciągnąć dosyć sporo fragmentów samolotu, tylko one są, niektóre są tak skorodowane, że dopiero po oczyszczeniu będziemy w stanie powiedzieć więcej, który to jest dokładnie element tej konstrukcji maszyny. Choć część udało się już zidentyfikować. To może być oparcie pilota. Dokładnie, oparcie być pilota. Może, tak. Oparcie, bo... Kształt wskazuje na to, między innymi mocowanie na pasy. Mocowanie na pasy. I tak kawałek po kawałku udaje się. Jeżeli znajdziemy jakiś numer, dla zwykłego człowieka ten numer nic nie mówi. Naszym zadaniem jest to, żeby dopasować ten numer do konkretnej części zespołu bądź do samolotu. A to trochę, jak przyznają pasjonaci, jak układanie puzli. Bardzo wciągające. Dla wielu osób, które dziś obserwowały poszukiwania, przede wszystkim ważne i godne podziwu. No co by nie powiedzieć, grupa ludzi w swój własny czas, cenny czas, czy weekend, czy niedziela, poświęca na to, żeby chronić od zapomnienia bardzo ważne wydarzenia historyczne. To nie tej wielkiej ojczyzny, ale tej naszej małej ojczyzny. To nie pierwsze takie przedsięwzięcie pasjonatów historii i lotnictwa z okolic Mielca. Rok temu ta sama grupa przez kilka dni odkopywała szczątki rakiety V-2 wystrzelonej z niemieckiego poligonu w Bliznej. Kilka miesięcy później szczątki amerykańskiej latającej superfortecy, bombowca B-17. Krosno testuje portal naprawmy.to.pl. Mieszkańcy mogą informować Urząd Miasta o potrzebie załatania dziury w drodze, naprawy rynny czy o usunięcie różnych zagrożeń. Wszystko to bez potrzeby składania oficjalnych skarg, wniosków i bez wyczekiwania przed gabinetami urzędników. Komunikacja odbywa się przez platformę internetową albo aplikację na smartfon. Na bieżąco można też śledzić postępy w sprawie zgłoszonej interwencji.
Kałuża na parkingu utrudniająca korzystanie z miejsc postojowych czy uszkodzona tablica drogowa psująca wizerunek miasta. Właśnie tego typu problemy można zgłaszać na platformę naprawmy.pl. Przez okres weekendu napłynęło 55 zgłoszeń. Jedna sprawa jest już naprawiona, załatwiona. 49 jest w statusie oczekiwania. W trakcie naprawiania jest 5 zgłoszeń. Jedno z nich dotyczy ustawienia znaków drogowych na zjeździe do centrum ulicą Korczyńską. Jeden z nich zasłaniają nie tylko gałęzie, także inny znak, co dezorientuje kierowców przy wyborze pasa ruchu. W zgłaszaniu takich sygnałów Krośnianie są bardzo aktywni. Weekend już pokazał, że bardzo aktywni i wszyscy oczywiście mamy jako mieszkańcy Krosna życzenia, aby mankamentów w mieście było jak najmniej, a jeśli one są, aby były w szybkim czasie usuwane, naprawiane. Zainstalowanie na telefonie aplikacji Naprawmy To oraz przesłanie zdjęcia, na przykład nieszczelnej rynny na jednym z budynków w rynku, zajęło nam mniej niż 2 minuty. Takie sygnały można zgłaszać także wchodząc na stronę internetową Urzędu Miasta. Jeśli odbiorę takie zgłoszenie, patrzę, czy mieszkaniec zaznaczył właściwą lokalizację na mapie, czy wybrał właściwą kategorię i czy faktycznie wydział odebrał w ciągu 2 dni to zgłoszenie i czy przystąpił do realizacji tego zgłoszenia. Na ogólnodostępnej mapie alertów można śledzić, co dzieje się z przesłaną przez nas informacją. To jest znacznie prostsze niż pójście do urzędu, odnalezienie odpowiedniego urzędnika i zgłoszenie mu albo zadzwonienie. Natomiast mając aplikację i będąc w danym miejscu, możemy kilkoma klikami na smartfonie załatwić sprawę. Spraw wymagających interwencji w Krośnie jest sporo. Na ulicy Wisze, nawet przy niewielkich opadach deszczu, wylewa potok. Przydrożny przepust jest za mały. Mieszkańcy liczą na zainteresowanie władz miasta. W Rzeszowie trwa ogólnopolskie spotkanie o wieży światów, trampów i turystów. Tych, którzy świadomie omijają biura podróży. Samotnie przemierzają świat, ale po powrocie chcą koniecznie namówić innych do wyprawy. To może być wizyta u sułtana Brunei, rowerowa wyprawa przez pustynię Denakilską w Etiopii, czy poznanie bajecznej krainy Majów. Niektórzy nazywają to głodem świata, inni apetytem na życie. Dla nich świat rozpościera się we wszystkich kierunkach. Kilka razy w roku porzucają korporacyjne biurka i zawodowe obowiązki na rzecz wiatru we włosach oraz słońca na twarzy. Mają sprawdzony przepis na podróż, która wykracza poza wszelkie standardowe normy odkrywania kolejnych miejsc. Jerzy Grębosz jest fizykiem i autorem bestsellerowej książki o programowaniu komputerowym. Bliskie jego sercu są wyspy na Pacyfiku, bo tam żyją ludzie, którzy czekają na jego przyjazd. W sumie jak tak przeliczę, to spędziłem z nimi już ponad rok. Z bushmenami, z dżungli, przekochanymi ludźmi, z którymi się zaprzyjaźniłem, dla których jestem białym kuzynem. Zwykle jeżdżą samotnie, jednak po powrocie koniecznie chcą o tym opowiedzieć. Choć internet złamał informacyjne granice, a rynek wydawniczy pęka od globtroterskich przewodników, ponad 30-letnia historia Osotu dowodzi, że takie spotkania często są ważniejsze od literackich dokonań. Relacja z wyprawy, jedna ciekawsza od drugiej, nieraz rozbudziła apetyt na nowe wyzwania. Niesamowitą rzeczą, znaczy no niezamierzoną, jest to, że nawiązano masę przyjaźni, które się trzymają, a co więcej, no mamy, przynajmniej wiemy, o ponad 15 małżeństwach, które po Osocie właśnie się tutaj urodziły. Lekarze, prawnicy, germaniści czy dziennikarze szukają miejsc, gdzie wszystko jest autentyczne. Często bez scenariusza, uzbrojeni tylko we własne marzenia, przemierzają glob tak daleko jak się da, na ile starczy sił i pieniędzy. To pasjonaci często niekomercyjnego, rodzinnego podróżowania. Mamy pewien podział ról, żona gada, jak to popularnie mówimy, ja liczę. To znaczy, ona ma straszne problemy z przeliczaniem wszystkiego. Co chwilę mam pytanie, a ile to kosztuje, ale na polskie. Tytułowi gringo Alicja Kubiak i Jan Kurzela odwiedzili m.in. Kubę, Gwatemalę, Kolumbię, krainy Azteków i Majów. Żartują, że cierpią na poważną, nieuleczalną dolegliwość, która uniemożliwia im przebywanie przez dłuższy czas w jednym miejscu. Wszystko to, co robimy, jest niestandardowe. Niestandardowo jeździmy, niestandardowo śpimy, niestandardowo staramy się wybierać miejsca. W ogólnopolskim spotkaniu o bieży światów, trampów i turystów w Rzeszowie uczestniczy około 50 podróżników, którzy opowiadają o swoich przygodach i przekonują, że w życiu nie ma ograniczeń, oprócz tych, które sami sobie stawiamy.
To ja teraz Państwu proponuję wyprawę do przygranicznego Radruża. Zakończyły się tam bowiem trwające kilka miesięcy prace konserwatorskie na tak zwanym małym cmentarzu przy zespole cerkiewnym. Udało się zabezpieczyć i odnowić 45 najbardziej zniszczonych pomników z kamienia bruśnieńskiego, charakterystycznego dla ziemi lubaczowskiej. Zespół cerkiewny w Radrużu należy do najcenniejszych i najpiękniejszych zabytków architektury sakralnej. Znajduje się na liście Światowego Dziedzictwa UNESCO. Jest chętnie odwiedzany przez turystów z kraju i zagranicy. Zachowały się dwa z trzech przycerkiewnych cmentarzy. Stojące na nich kamienne krzyże są dziełem kamieniarzy z Brusna. Konserwacją objęto zaledwie połowę spośród pomników zachowanych na zachodnim cmentarzu. Pomogło 100 tysięcy złotych dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. One się po prostu rozpadały, bo wiadomo, wapń w połączeniu z wodą, opady, więc to się rozsypuje, jak się popularnie mówi, lasuje się wapno, więc to było konieczne, a mamy obiecywane, jak gdyby jeszcze pieniążki na ten sam cel, to byśmy ten cmentarz dokończyli. Odnawiane nagrobki powstawały od końca XIX po lata 30. XX wieku. Najstarszymi są krzyże nagrobne kształtem zbliżone do krzyża maltańskiego, stawiane wprost na ziemi, często bez jakichkolwiek napisów. Późniejsze stawiano na podestach. Najmłodsze postumenty są wieloczęściowe, rozbudowane i bogato zdobione. Ośrodek kamieniarski był w Starym Bruśnie. Ludzie ci byli na pewno pracowici. Oni gdzieś w promieniu 100 kilometrów obłożyli wszystkie cmentarze tymi swoimi wyrobami. Spuścizna kamieniarzy bruśnińskich to najbardziej rozpoznawalny element kresowego pejzażu kulturowego okolic Lubaczowa. O popularności ośrodka świadczyć mogą liczne nagrobki bruśnińskie w odległych miejscowościach, m.in. w Kolbuszowej, Zamościu, Jarosławiu, Przeworsku i Lwowie. Zostajemy na ziemi lubaczowskiej. Muzeum Kresów w Lubaczowie zdigitalizowało bogatą kolekcję przedmiotów związanych z kulturą żydowską. Znalazła się ona również w centralnej bazie judaików. Teraz te cenne zbiory dokumentujące historię polskich Żydów mogą oglądać zainteresowani na całym świecie. Kolekcje judaików tworzą dzieła sztuki, przedmioty kultu religijnego, dokumenty, fotografie i rzeczy codziennego użytku ludności żydowskiej zamieszkującej kiedyś teren powiatu lubaczowskiego. Najstarsze eksponaty mają 300 lat. Takich najcenniejszych dla naszych, tutaj dla historii regionu jest na pewno gryf pochodzący z synagogi lubaczowskiej, która została zniszczona na początku wojny. Zachował się on jeden. I być może któraś jedna z sukienek na torę, czy być może sama tora, która została też znaleziona w kamienicy lubaczowskiej, może też pochodzić właśnie z naszej synagogi. Teraz zarówno te eksponaty, jak też ponad 130 innych zgromadzonych w Lubaczowskim Muzeum można obejrzeć online pod adresem Centralnej Bazy Judaików. Było to możliwe dzięki współpracy z Muzeum Historii Żydów Polskich w Warszawie. Nasza kolekcja stała się bardziej dostępna dla osób, które nie zawsze mogą tutaj dotrzeć. Została bardzo profesjonalnie, ten projekt został przygotowany, więc myślę, że jest to dla naszego muzeum promocja, ale także i możliwość zapoznania się z historią tutaj naszego regionu. Założeniem projektu było zbudowanie profesjonalnej bazy danych, w której skatalogowane zostaną judaika wraz z ich cyfrowymi wizerunkami. Projekt sfinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Kultura Plus. Oglądają Państwo aktualności, a teraz miłe dla nas potwierdzenie tego, że Telewizja Rzeszów i aktualności właśnie mają swoich wiernych widzów także za wschodnią granicą. Jak się okazuje, oglądają nas Polacy z wielu przygranicznych miejscowości. Dla nich polskie kanały telewizyjne to szansa na kontakt z językiem, ale też najświeższe informacje z Polski, których są, jak przekonują, bardzo spragnieni. A Telewizję Rzeszów traktują jak swoją telewizję regionalną. Polskie rodziny zza wschodniej granicy nie przestają być wierne polskiej telewizji. Tak jest w prawie każdym domu. I to nie od dziś. Najstarsi ciągle pamiętają czasy Związku Radzieckiego, gdy polskie audycje zbierały przed telewizorami prawdziwe tłumy. Teraz czasy się zmieniły, podobnie jak dostęp do polskich programów, ale przywiązanie jest takie samo. Tak oglądamy, bo lubimy Polskę i musimy ją oglądać. No ja mam 24 kanale, Jezu.
Telewizję Rzeszów też oglądacie? Też cały czas oglądamy. Tak? Oglądamy wszystkie programy, bardzo dużo mamy. Pierwszy, drugi i TVN, i Polsat, ale najbardziej Rzeszów. My uważamy, że Rzeszów nasz regionalny program. W Strzelczyskach, polskiej wsi po ukraińskiej stronie granicy, ta opinia jest powszechna. Podobnie jak w sąsiednich Lipnikach, Krysowicach czy Pnikucie. Prognozy pogody patrzymy się, koncerty patrzymy się. Aktualności też oglądacie? Tak, no obowiązkowo. A mieszkańcy doskonale wiedzą, że główne wydanie jest o 19:30, oczywiście ukraińskiego czasu, a ostatnie 3 godziny później. Patrzę się cały czas, bo idzie zawsze. Ciekawe rzeczy. Ciekawe rzeczy, no takie. Wszystko prawdę mówią. No. A największą popularnością cieszy się polska prognoza pogody. Najlepiej z Rzeszowa. Jak w Rzeszowie pogoda zapowiadaje, jak tam dzisiaj pada, to u nas jutro, to już się przygotujemy na deszcz. A jak dzisiaj pogoda w Rzeszowie, to u nas jutro już ładujemy pranie na jutro. Jak mówią Polacy ze Strzelczysk, sprawdza się dużo bardziej niż ukraińskie prognozy. Do tego żadna ukraińska telewizja jeszcze nigdy w Strzelczyskach nie była. Telewizja Rzeszów wielokrotnie. Ostatnio przy okazji akcji Światełko Pamięci dla Łyczakowa, bo zbierane w Polsce znicze trafiły także do tej miejscowości. W aktualnościach pora na sport. Aż 7 kolejek czekali na zwycięstwo kibice mieleckich szczypiornistów. W listopadowe święto Stal pokonała Beniaminka Superligi Piotr Kowianinę 31-25. Po raz ostatni, do tej pory jedyny w Superlidze, triumf mielczanie zanotowali w trzeciej rundzie rozgrywek. Później szanse na wygrane w spotkaniach z Wybrzeżem i Gwardią grzebali w samych końcówkach. Teraz wreszcie stanęli na wysokości zadania. Już pierwsza połowa zwiastowała wygraną, bo gospodarze prowadzili 17-14. W drugiej odsłonie jeszcze odskoczyli rywalom i tym razem w decydujących minutach nie zawiedli. Stal wygrała to spotkanie 31-25. Super walka była. Troszkę więcej szło nam to, bo mamy dobrego trenera, ćwiczyliśmy do tego, że nie mamy sił. Na końcu oddaliśmy wszystko na tym błysku. Dla grającego trenera Mielczan Krzysztofa Lipki to było pierwsze zwycięstwo w roli szkoleniowca. Chłopcy zagrali wszystko to, co sobie założyliśmy, zarówno w obronie, jak i w ataku. Jestem z tego bardzo zadowolony. Mało tego, w bramce można powiedzieć, że nic im nie pomogłem. Wynik jest przepiękny. Dzięki tej wygranej Stal opuściła ostatnie miejsce w grupie pomarańczowej Superligi. Za chwilę jeszcze prognoza pogody dla regionu, także dla naszych widzów w Strzelczyskach. Ja już dziękuję za spotkanie. Do zobaczenia.